Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym 36. odcinku Waszego ulubionego podcastu Neurofreaki. Dzisiaj jest nas trójka. Oczywiście jest Maciej Duczyński, Wasz ulubiony neuroterapeuta. Może no się teraz przedstawię, tak? Bo jak ja przedstawiam Ciebie... Myślałem, że jeszcze Krzyśka przedstawisz. Okej, okay. W takim razie jest też Krzysztof, którego prawdopodobnie kojarzycie. Wielokrotnie pokazywał się w różnych miejscach. Krzyżek nie jest neuroterapeutą. Przepraszam, Krzyżek, nie możesz być neuroterapeutą. Mimo tego, że ten zawód nie istnieje, nie możesz nim być. I Krzysztof Ochna, oczywiście, zaraz dowiecie się, dlaczego tutaj jest. I dlaczego nie jest neuroterapeutą. No i jest z nami oczywiście wasz jeszcze bardziej ulubiony neuroterapeuta, Patryk Sobotka. Jestem bardziej ulubiony niż ty? Wątpię. Tak powiedziałem, że było miło. O, super. Rzeczywiście zrobiło mi się fajne serduszko tutaj. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy, jak widzicie, w bardzo pięknym miejscu. Możecie widzieć to szczególnie osoby, które słuchają nas ze Spotify i Apple Podcast. Oczyma wyobraźni. Tak, ale to jest ten moment, kiedy po prostu stwierdzicie, kurde, no nie mogę, no muszę ich odpalić na YouTube, no nie? I zachęcam was do tego, dlatego że za nami po prostu, co prawda jesteśmy w saunie, to znaczy w pokoju przed sauną. To jest taki domek, w którym też jest sauna, tak? Na Pomoście. W domku na wodzie. W Wojżanowie, gdzie prowadzimy summer camp aktualnie z masażu tkanek mokich. Krzysztof jest z nami, bo po prostu robi tutaj oczywiście kino. Tak, kino akcji. Kino akcji, dokładnie, dotyczące tkanek mokich. I tam się strasznie dużo dzieje, tak? Bo nie dziwię się, że po prostu można z tego stworzyć nieskończoną ilość filmów sensacyjnych. Akcji, fabuła. Ale dlaczego my tu też jesteśmy? Dlaczego w ogóle tutaj spotkaliśmy się we trzech? Otóż jesteśmy po rebrandingu, także aktualnie też nie słuchacie podcastu nagrywanego przez chłopaków z projekt Masaż. Skończyli się. Tak, teraz są dojrzeli, są mężczyznami z Neuroprojektu, ewentualnie ja bym za nazwą dżentelmeni z Neuroprojektu. Ojej. Ale patrząc na Maćka, jego by się to nie podoba dalej. Nie podoba ci dżentelmeni. A jak? Dalej chłopaki. Chłopaki? Tak. Kurde, nie wiem. Chłopaki z Neuroprojekt. Chłopaki z Neuroprojekt. Typiarze. Typiarze. Typy z Neuroprojektu. Typy z Neuroprojektu. Nie, typy to jest tak ciemne gwiazdy, nie? Mordeczki. 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 Mordeczki, wariaty. Wariaty. Ciubaski. Neuroświry po prostu. Neuroświry jest zawsze spoko. Neurofreaki, jakbyś nie chciał wiedzieć, po prostu tak, no tak też tak. Nagrywamy. I to jest bardzo dobry moment, żeby porozmawiać po prostu o zmianach. U nas zaszła duża zmiana na przestrzeni ostatnich lat, mentalna, teraz też taka widoczna, fizyczna, wizualna i jakby według mnie zmienianie się jest fajne. Nie wiem, co wy o tym myślicie, panowie, czy zmienianie się jest fajne? Jakie jest wasze zdanie na temat zmieniania się? Ja się bardzo lubię zmieniać. Znaczy tak, jak teraz to powiedziałeś, to po prostu uświadomiłeś sobie coś, tak? Tak, uświadomiłem sobie po prostu, że jakby szukasz od lat, odkąd się znamy, czyli pewnie jakieś, myślę, że z 7 pewnie, no. Coś takiego, jakby siebie, pod kątem jakby fizycznego looku, no nie? Jakby... Jakby nie tylko, bo tu się przecież bardzo dużo rzeczy zmieniło na przestrzeni tych 7 lat, tak? Faktycznie i fizycznie, i mentalnie, i no w ogóle na każdej płaszczyźnie. Tak, ale wiesz, jakby to były taka naprawdę bardzo kontrastujące zmiany. No bo że pamiętam po prostu jak... Bo ta fizyczna jest najbardziej widoczna. Fizyczna jest widoczna, tak. Mentalnie na pewno się bardzo mocno zmienić, ale jakby fizycznie jest o tyle... Znaczy tak, mentalnie jest o tyle jakby, wydaje mi się, temat jasny, że jakby to jest jakby ewolucja, wiesz co chodzi, jakby to idzie do przodu, tak. Natomiast bo to jest taki pewnik w sumie, nie? Tak. Że nabywasz doświadczenia, obserwujesz, doświadczasz, no życie cię rozwija. Wydaje mi się, że da się iść w złą stronę ze zmianami mentalnymi. Znaczy, nie no wiesz, na razie to nie oceniliśmy, czy to jest w ogóle dobry kierunek. Ja właśnie powiedziałem właśnie, wiesz, myśląc o sobie Maćka, jakby jak widzę, że tak jakby jest kierunek, jest taki, wiadomo, wzloty i upadki, jak każdy ma tutaj mentalne pod kątem tego, na przykład, że zaczyna się na przykład, nie wiem, interesować jakimś tematem i potem okazuje się, że on cię interesuje nie tak bardzo, jak myślałeś, wiesz o co chodzi, no nie? No tak. Tak, no to takie rzeczy, czyli powiedzmy, że to jest jakby takie... minimalne zboczenie w stronę, którą jakby stwierdzasz, a to jednak nie jest dla mnie, no nie? Jakby cofasz się i idziesz do innego kierunku. Tak. Chociaż ja do tego znowu jeszcze podchodzę trochę inaczej, bo ja to nigdy nie uważam, że to jest ślepa uliczka. W ogóle mi się to kojarzy z tym testem Gallupa i z tym, co wy też robiliście ten test i też wam tam wychodziło, między innymi ja nie pamiętam, jak się nazywa ta cecha, ale ona dotyczyła jakby eksplorowania bardzo różnych dziedzin.
I ja lubię mieć taką, jakby ta pierwsza cecha, która u mnie wyszła, to była maksymalizacja, czyli jakiś taki jeden swój temat, na którym się tak zarąbiesz i po prostu lecisz w niego w nieskończoność, ale też ta druga cecha, która dotyczyła nauki takiej bardzo, bardzo szerokiej. Więc ja czasami sobie faktycznie obieram jakiś taki kierunek, w którym się trochę rozwijam, uczę się go, ale do pewnego momentu. I jak myślę, dobra, okej, tu już mniej więcej mam, ja tak na przykład miałem tak z dietetyką, byłem taki strasznie zajarany, no i jakby generalnie no, teraz nie pracuję jako dietetyk i tak dalej, ale to nie znaczy, że to był zmarnowany czas, tylko jakby tam się nauczyłem bardzo dużo różnych fajnych rzeczy, które mi się teraz obecnie przydają. Mhm. Nie? Więc tak uważam, że to takie czasami się sobie gdzieś tam zagarnianie takich różnych poletek, nauka tego jest w sumie fajna. I tak samo można się uczyć rzeczy spoza medycyny i w ogóle innych, tak. Zupełnie innych tematów i to też lubię. Teraz myślałem jeszcze o tej zmianie. Znaczy, tak, ale to dla mnie jest nawet nie to, że ślepa uliczka, tylko taki po prostu jakby objazd delikatno, nie? Albo tak, że nawet idziesz w jedną stronę i nawet nie dochodzi do tej ślepej uliczki, tylko tam kilka kroków i już pozobaczyłem, fajne te bloki, ale jednak się cofnę. Trochę tak. Bo to nie jest do końca moja trasa, nie? Mhm. Natomiast jakby wiesz, jakby zmiana fizyczna, jak sobie teraz myślę, no to jakby to jest jakby taki, wiesz, idziesz w kierunku. Jakby nie wiem, czy jakby wyciągasz jakieś wnioski, tylko po prostu idziesz potem w innym w ogóle kierunku, nie? Tak. W innym kierunku, nie? Tak, tak, bo teraz też na kursie po prostu ktoś jakby też chyba, nie pamiętam jakby, która kursantka to mówiła, na pewno osobniczka płci żeńskiej, mówi, typowo, patrząc na ciebie, no nie? Bo być może jakby nie wszyscy oglądają wszystkie materiały Projekt Masaż. Może słuchaj podcastów, natomiast mnie to bardzo nie widać. Natomiast ta zmiana może być dla niektórych mocno hardkorowa. No nie pamiętam sytuacji, że na przykład, nie wiem, prowadziłeś kursem, że wiesz, koszula, kamizelka, teraz siedzisz w naszej koszulce z wyciętymi rękawami. No. To trochę tak. Kolejny argument, dlaczego warto wejść na kanał YouTube'owy. Generalnie tak. No tak, ale u ciebie, Maciej, te zmiany są faktycznie drastyczne i takie skrajne w różne strony. Ale to robisz dlatego, że szukasz jakby siebie w tym, w czym się czujesz dobrze, czy dlaczego tak się dzieje? Czasami tak. Ja nie mam takiego... Oto mi kiedyś w ogóle Aga, żona Patryka, mi powiedziała, że to się nazywa bardzo fajnie. Tak? Ja tak? się tak zastanawiałem, ona tak mówiła, że mam taki styl taki eklektyczny. Eklektyczny. Czyli taki właściwie żaden, nie? Taki jakbyś sobie wybrał randomowe rzeczy z kosza na pranie. Rzeczywiście ładnie się nazywa, no nie? Jak tak. Jest nie, takie... znaczy ja bym się nie zgodził, w sensie... Ale jednak... znaczy teraz, kiedy... Nie, tak po, no już dosyć dawno. No, może wtedy, no nie? Bo teraz jakby jesteś moim zdaniem jasno określony, no nie? Jakby... Taki dosyć charakterystyczny, faktycznie robisz rzeczy nietypowe, jakby... No ale, no nie, no też kupiłeś tak. Sobie tego wielkiego Jeepa, jakiegoś starego... I siedzimy i mówisz, o, ale bym sobie kupił stare Porsche w kabriolecie, jakby, i tak się też zastanawiam, co łączy w ogóle jedno z drugim, jakby. To stare są. Są po prostu stare, no. No dobra, ale ja ze zmianami mam tak, że też je bardzo lubię, no bo one są drastycznie rozwijające. Ja, kiedy odbijam się od rzeczy nowych, których nie znam, to tym samym z automatu poznaję siebie, no bo jak jadę na przykład zwiedzać jakieś miasto i niech będzie to przykład z życia, Barcelona. I widzę, że w Barcelonie ludzie, jak imprezują, to imprezują w sposób taki, że całe miasto toczy po prostu melanż jeden wielki. I to są bardzo różne style melanżu. Może taki śmieszny przykład, ale jakby już stwierdzam, że okej, okay, tak lubię imprezować i się bawić, a tak nie lubię, a z tego stylu lubię to. I dopiero kiedy się mogę zderzyć z czymś, że ktoś coś robi w jakiś określony sposób, mogę wydać decyzję, czy ja to lubię, czy nie, i mogę to wziąć do siebie, co jest rozwijające i budujące mnie jako człowieka. I to jakby najbardziej lubię w zmianach. W sensie ta zmiana się dzieje gdzieś automatycznie, raczej ona się dzieje przez to, że poznaję nowe rzeczy, sprawdzam, co się wydarzy, jak zrobię to, jak nagramy taki film. Cały czas to testowanie i jakby zrobiłem już rzeczy podstawowe, robię coraz bardziej zaawansowane, coraz bardziej dziwne. Ja to lubię w zmianach. Okej, okay, tak. No to jakby trudno się z tym nie zgodzić. No nie wydaje mi się, znaczy przynajmniej mi trudno się zgodzić, bo rzeczywiście to może być mocno, mocno rozwijające. A może przejdziemy sobie w takim razie do takiej głównej zmiany, czyli po prostu tej naszej zmiany nazwy, która oczywiście idzie za zmianą myślenia. Bardzo fajny materiał na YouTubie został wrzucony, w sumie nawet dwa bym powiedział, gdzie można w sumie obejrzeć jeden, bo jeden jest, w nim jest jeden i drugi, no nie? No tak. Tak, to zobaczcie sobie, jak to się nazywa? Dlaczego zmieniliśmy się na neuro? Tak, bo
Nie wiem, czy chcemy to odpowiedzieć teraz, jak zmienić się na euro, skoro w tym filmie tak pięknie to jest powiedziane. No myślę, że ludzie, którzy tam kojarzą Eurofriki, to i tak wiedzą, że jakby to jest dużo na euro. Tam tłumaczymy to tak dobitnie, w prosty i klarowny sposób, więc... Ja może zaznaczę tutaj, bo jak zobaczyłem komentarze pod tym materiałem, nie było ich jakoś bardzo wybitnie dużo, ale mi się rzucił gdzieś tak jeden w oczy. No oczywiście, wiadomo, rzucił się taki, powiedzmy, ciut negatywny. Nie, bo najczęściej rzucają się w oczy rzeczy negatywne. No niestety, tak mózg zwraca uwagę. Przy pozytywnych przechodzisz po prostu i akceptujesz to jako normalną jakby kolej rzeczy, więc wszystko się zgadza. Ale przy tym jakoś tak się na chwilę zatrzymujesz i zastanawiasz się jakby, co tej osobie na przykład mogło nie pasować, no nie? No i tutaj taki, wydaje mi się, że jest pewien zarzut, który może pojawiać się u części osób, że korzystamy z tego tematu, gdyż aktualnie nauki o mózgu i w ogóle sam slogan neuro staje się mocno popularny. Po prostu, też na świecie, no nie? I że gdzieś tam podczepiamy się do tego, żeby po prostu mieć... dużo kursantów. No jakbyśmy jako projekt masaż nie mieli też, no nie? Jakby. No tak. Jakby, teoretycznie, że jeśli chodzi o mnie i o Maćka, no to jakby nie da się mieć więcej kursantów, stricte. Fizycznie, no nie? Jakby nie jest to wykonywalne, no bo po prostu mamy jakby kursy, które widzimy, obstawione na full. Nie to, że się teraz chwalę czy żalę, tylko po prostu stwierdzam fakty. Po prostu fakty. Tak jest. Tak jest, po prostu stwierdzenie po prostu faktu. Tak jest, no. Dokładnie. A też w sumie nie chcemy tych kursów chyba robić więcej, tylko może bardziej, nie wiem. Że nie było prestiżowe, czy coś takiego. No i coraz zwiększać jakość, no jakby... Tak, rozwijać to, co już teoretycznie mamy i tak dalej. I mi się wydaje, że to teoretycznie jakby nie jest do końca, bo wydaje mi się, że te wszystkie jakby takie fascynacje, które gdzieś tam w naszych terapiach pojawiają się, bo ja już i powiedzmy przeżyłem moment, gdzie była fascynacja terapią manualną, to był mój początek drogi terapeutycznej. Później był taki moment, lat temu kilka, fascynacja powięzią dość mocna. I teraz jest fascynacja układem nerwowym, dość spora. Pewnie dokładamy się mocną cegiełkę, jeśli chodzi o branżę i rynek polski w tym temacie, gdyż, a może w Polsce po prostu popularne, bo jakby my ten temat ciągniemy, też może być, zakładamy. Trochę tak może być, tylko że to jest raczej trend, który nie wynika z tego, że my sobie tak postanowiliśmy, że tak jest, tylko po prostu idzie też za tym jakaś nauka i to, co się w ogóle dzieje naukowo na świecie. Jeśli po prostu ileś tam lat temu wierzyliśmy w to, że rozciągamy powięź i dzięki temu się coś tam w tym narządzie ruchu zmienia, to raczej dlatego, że nie mieliśmy jakby bardzo dokładnych informacji na ten temat i później to się zaczęło zmieniać. Powstało tych badań dużo więcej, interpretacje są takie troszeczkę gdzieś tam solidniejsze. No i okazuje się, że no generalnie tak to nie wygląda. I oczywiście no wiadomo, że to nie jest jakiś ostateczny trend, że teraz już neuro będzie na zawsze, albo że może inaczej, że pod taką postacią, jaką my teraz rozumiemy, że to tak będzie na zawsze, no bo nauka cały czas się rozwija i wszystko gdzieś tam idzie do przodu i mamy lepsze możliwości technologiczne sprawdzenia niektórych rzeczy. Cały czas powstają gdzieś tam nowe badania takie anatomiczne, fizjologiczne, dosyć dużo też pojawia się badań dotyczących gdzieś tam poszczególnego działania fizjologicznego, różnych technik, które robimy, no i my po prostu staramy się jakby trochę za tym nadążać, za tym, co się dzieje, bo to inaczej to może wyglądać na takiej zasadzie, jakbyśmy się uparli przy tym, że stare było najlepsze, więc my na przykład nie będziemy korzystali z telefonów komórkowych. Będziemy tylko skorzystać ze stacjonarnych. Albo w ogóle wszystko wysyłajmy se pocztą, bo tak ludzie robili od dawna. Znaczy też jakby dwie rzeczy co do tego komentarza, który przeczytałeś. Zakładając, że siedzielibyśmy może w biurze i tak się zastanawiali nad nową nazwą i byśmy wpisali, jakie są nowe trendy, co się będzie działo w 2025 roku i stwierdzili, że neuro to jest klucz, to nawet gdyby tak było, to jakby można postawić pytanie, co w tym złego? A druga sprawa, no też nie było w ten sposób, tylko po prostu neuro, no to był kierunek, w którym wy się zaczęliście mocno rozwijać i ta nazwa po prostu ładnie pasowała i nie było za dużo debat nad tym, jak będzie się nazywała firma po rebrandingu, tylko po prostu neuro projekt był takim, no jakby robimy neuro, więc neuro projekt. No tak, bo to po było prostu jakby... jest naturalną kolej rzeczy. I tutaj wiadomo, nie ma co tego za bardzo tłumaczyć w ogóle naszym jakimś tam stałym odbiorcom, bo oni raczej to kumają i ten komentarz też, dużo jest takich komentarzy, jak poznaję ludzi, którzy mają duże profile na Instagramie i pokazują czasami wiadomości, które dostają,
to mi się robi słabo. Ostatnio Martyna mi pokazała właśnie, że wrzuciła fotkę z Berlina i że tam ma kartę, która pozwala jej wchodzić do wszystkich muzeów w Berlinie. No i jakaś dziewczyna jej napisała, że o, a to ta karta to jest tylko na 3 dni, nie jest wielokrotnego użytku, to to takie trochę mało ekologiczne i mało instagramowe. No i wiesz, dostajesz taki komentarz i on jest totalnie z dupy i jakby zazwyczaj takie komentarze też piszą ludzie, którzy, nie wiem, albo mają jakiś ból dupy, albo jakoś na siłę muszą tą swoją opinię wyrazić, która jest trochę nic nie warta. Więc jakby ja tak traktuję ten komentarz, no ale też fajnie powiedzieć ludziom, że ta nazwa powstała dosyć organicznie niż z jakichś wielu wyliczeń i analiz rynku i badań. No generalnie to raczej była taka wisienka na torcie, nie? Tort już był. On był robiony przez wiele lat i po no prostu tak. Trzeba było to czymś zwieńczyć i nadać mu ostateczne, nawet nie kształt, bo to kształt też już był, tylko trzeba było no, to podpisać w pewien sposób i właśnie tym nowym osobom, które nas śledzą od niedawna, pokazać, że my no, niespecjalnie na przykład mamy dużo wspólnego z masażem. No dużym problemem bo było tutaj to, była że duża też... ewolucja po prostu na tym polu. Więc myślę, że dużo osób, które no, u nas w gabinecie się na przykład to często zdarzało, podejrzewam, że u was na bokserskiej też, że przychodzą pacjenci i się pytają po prostu, no, kto u nas na Kleszczowej jest najlepszym masażystą i czy może teraz sobie wskoczyć na masaż, no i trzeba za każdym razem tłumaczyć, że no generalnie u nas na przykład no, nikt nie robi masażu, nie? Tak. Znaczy, jak ludzie myślą o masażu, to raczej myślą w kategoriach relaksacji, wiesz, i tak dalej. No tak. Więc rzeczywiście takich osób aktualnie w projekt masaż jest bardzo mało. Także jedna, no nie? Jedna. Także jedna. Może będzie więcej, no bo to, że zmieniliśmy nazwę, to nie znaczy, że w ogóle masaż jest zły, no nie? Nie, po prostu my się tym nie zajmujemy i tyle. Tym bardziej, że gabinety dalej się nazywają projekt masaż, tak? Tym na bardziej. Dzień dzisiejszy, a na razie zmieniła się po prostu nazwa centrum tak, szkoleniowego. Tak, chodziło mi raczej o pewnego rodzaju przykład, że tak. Skoro centrum szkoleniowe się też tak nazywa, no to z założenia powinno mieć coś wspólnego z masażem. Więc nazwa, jako że kiedyś była bardzo adekwatna, no to teraz stała się po prostu troszeczkę myląca. Natomiast ja bym tak chciał tutaj jakby, myślę, że pewną wstawką rozpocząć kolejną część tego wystąpienia naszego tutaj w pięknych uczelniach przyrody. Zastanawiam się, że takie stukanie, które gdzieś tam będzie słyszalne. To jest nieistotne. Nieistotne, ale to fajnie, bo chciałbym wiedzieć, że po prostu ludzie biegają sobie, bo tu jesteśmy na pomoście, więc to jest takie urocze też trochę. Jak gadałem z znajomym naszym wspólnym tutaj Piotrkiem z firmy, którą współpracujemy, pewnie kojarzycie. Piotr też jest zresztą w tym filmie, który polecaliśmy przed chwilą, wypowiadał się. A to on gdzieś wrzucił, czy przypadkiem ta nazwa nas nie ograniczy znowu, bo ja właśnie mówiłem o tym, że my się zmieniamy, bo ograniczamy się, no nie? Bo jakby nazwa nas ogranicza, bo tu za bardzo ich masażu nie wykonuje. No i pytanie, czy nas dalej na przykład nie ograniczy, no bo jednak, czy to będą dalej wszystkie warsztaty szkolenia w kierunku właśnie gdzieś tam układu nerwowego, działania odruchowego i tak dalej. Oczywiście, że nie, bo znaczy ogólnie wszystkie rzeczy tak działają, to jest jakby pierwsza rzecz, ale stricte na przykład myślisz o terapii punktów zbustowych, to nie myślisz w kontekście działania układu nerwowego często, nie? Tylko bardziej dysfunkcji mięśni opowięziowych i czy noc to nie zamknie. Prawdopodobnie nie wykluczamy takiej opcji za lat kilka, ale nie interesuje nas jakby, jak będziemy się czuli za lat 9, no nie? Czy tam, bo jak na przykład zakładając projekt masaż w ogóle tą nazwę tworząc, która stworzyła się przypadkowo, może bardziej tak bym powiedział, to też nie przykład tego, jak kurde, a jak rzeczywiście będzie taki moment, kiedy ja będę się masować mniej, albo nie będę się masować, to może to coś innego, no nie? Niż projekt masaż. No na ten moment ona była dobra, była fajna, wszystko się zgadzało, pasowało. Mi na ten moment ta nazwa moim zdaniem jest najlepsza, jaką mogliśmy w stanie wykombinać, wymyśleć, która jest jakby adekwatna z tym, co robimy i nie ma co się zastanawiać typu, czy ja mam w to iść, bo może za 5 lat mi się nie spodoba specjalnie. Ale teraz tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś na przykład czuje, że kurde, to jest dobre na teraz, to prawdopodobnie będzie dobre za rok albo za dwa, może nawet dłużej, no to super, no to jakby warto to robić, no nie? Bo taka rozkmina typu zrób to teraz, wiecie o co mi chodzi, no nie? Tak, bo tak, to może być w dwie strony, typu teraz ci się nie podoba, no to przemęcz się, później będzie dobrze. To jest jakby jedna strona medalu, a druga strona medalu typu nie zrobię tego, bo my się może odwiedzi kiedyś. No to znaczy, że nigdy nie zrobisz. Nie? No bo też, gdybyśmy tak zastanawiali się nad tym, co w przyszłości mogłoby pójść w inną stronę i tak dalej, to by nas powstrzymywało przed działaniem.
A to w ogóle nie po to się to robi. Tak, tak. Ale to co dzieje się w ogóle w większości jakby sytuacji. No tak, ale u wielu osób, jakby tutaj wchodzimy na temat, wiesz, trudności z podejmowaniem decyzji. A prawda jest taka, że nie jesteś w stanie jako człowiek podjąć dobrej decyzji, bo czynników jest ogrom i im bardziej skomplikowane rzeczy robisz, które, nie wiem, gdzieś tam zahaczają o to, że w sumie docierasz do jakichś ludzi, przekazujesz jakąś wiedzę, misję, no to mówiąc, to tutaj tym bardziej nie ma czegoś takiego jak dobra decyzja. Jakby coraz bardziej stajemy się firmą, która robi rzeczy innowacyjne, gdzieś po raz pierwszy robimy rzeczy i po prostu badamy grunt i mi coraz bardziej podoba się ten system właśnie testowania, że nie do końca ludzie mają jakieś gotowe patenty, jak tak samo jest w terapii, nie do końca ludzie mają gotowe patenty, jak rozwiązać ten problem pacjenta, bo nie ma schematów, tak samo nie ma schematów w pracy na przykład z marketingiem, promowaniem jakiejś idei. Zawsze trzeba do tego podejść indywidualnie, z jakąś intuicją, doświadczeniem, samemu się przede wszystkim rozwijać, żeby móc gdzieś intuicyjnie podejmować te dobre decyzje, a nie twardo, sztywno analizować w nieskończoność, bo analizować można w nieskończoność, a decyzję trzeba podjąć, bo czas jest skończony. Tak, najszybciej jak to jest możliwe, gdyż lepszego czasu nie będzie już, no nie? Tak, tak. I generalnie pamiętać też o tym, że w ogóle trudno powiedzieć, czy jest coś takiego jak taka czysto dobra lub czysto zła decyzja, bo no, zawsze, przede wszystkim to jest niebadalne. Zawsze one są czarno-białe i w dużej palecie kolorów, a nie tylko taka albo taka, bo wszystkie te decyzje coś ze sobą niosą. Poza tym w ogóle niepodjęte decyzje to też są decyzje. Tak, to też ma swój to koszt. Po prostu nie? jeśli my nie powiemy twardo, w którą stronę idziemy i nie podejmujemy działań, no to po prostu pozostawiamy to wszystko losowi, ale to i tak się coś... ta decyzja i tak się podejmie za nas. Ona już jest podjęta, typu jakby nie chce zmiany, no nie? Ale jest poza kontrolą. Mi zawsze podobał się to porównanie, jeśli chodzi o nierobienie niczego, tekst typu mam pracowników i nie wiem, czy ich wyszkolić, no nie? Bo jak ich wyszkolę, to oni mogą odejść, no nie? I co ja zrobię, jak ich wyszkolę, nie odejdą? A pytanie, co się stanie, kiedy ich nie wyszkolisz, oni zostaną. jest jeszcze gorzej, no nie? Więc tutaj no jest pewnego rodzaju ryzyko zawsze, no nie? Że włożysz coś pewną ilość czasu, może, nie wiem, tam serducha, kasy i coś się nie uda, no to jakby szansa, a jakby szansa ryzyka, to jest chyba to słowo. Tak. Ryzyko jest zawsze, no nie? Jakby mniejsze bądź większe, ale ono istnieje, no nie? No, ale pytanie, czy mamy jakiś wybór, no bo jeżeli w alternatywie po prostu niczego nie robimy, no to wiadomo, że tę decyzję jest lepiej koniec końców podjąć i zaryzykować. I ja na przykład zacząłem zauważać, że w pracy takiej, ogólnie w życiu po prostu, ważna jest umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i brania po prostu podejmowania tych decyzji często z intuicji. Nie ma się czasami co za długo zastanawiać nad tym, jak napisać danego maila, jak do kogoś zagadać, jak zrobić to, jak zrobić tamto, tylko po prostu zacząć to robić, mniej się przejmować blokadami, które mamy w głowie, bo często te blokady dotyczą tego, że po prostu boimy się jakiejś oceny innych ludzi, czy ta poddecyzja będzie dobrze odebrana, a tak naprawdę szybkie decyzje i szybkie zderzenie się z odbiorem da nam natychmiastowy feedback i będziemy już wiedzieć na przyszłość. I o ile będziemy plastyczni, żeby się dostosować kształtem do tego, co podrzuci nam rzeczywistość, no to jesteśmy na wygranej pozycji, bo jakby każdy się zmienia i nie ma nic złego w tym, że popełniamy błędy. Mnóstwo błędów jeszcze popełnimy jako neuroprojekt, ale dużo rzeczy się na nich nauczymy i to, że podejmiemy decyzję, jest pewne i jakby to, że ja też wiem, że w życiu podejmę błędne decyzje, daje mi tą swobodę, żeby pozwolić sobie je podjąć, nie? Że jakby nie ma dobrych decyzji, i tak popełnię błędy, więc jakby nie mam się trochę o co stresować. Też myślę, że ten w ogóle margines na błędy to jest większy, niż nam się może wydawać na początku, bo to przynajmniej mnie tak kiedyś blokowało trochę przed podejmowaniem różnych działań. Się zastanawiam, czy to jest na pewno dobra decyzja, czy co się w ogóle stanie, jeśli ta decyzja będzie zła, tak? Więc jakby takie wkręcanie sobie w głowę takich dziwnych programów, no po prostu powoduje, że się nie podejmuje właśnie żadnych działań i żadnej decyzji.
no to trudno się spodziewać jakichś efektów. A co ci dało działanie? Co ci dało luz w podejmowaniu tych decyzji? Znaczy, raczej po prostu przerobienie sobie w głowie tego, że co najgorszego się może wydarzyć. No to jest też fajne. Jeśli po prostu podejmę takie działanie i ono będzie no po prostu najgorsze. No, najgorszy błąd. No i się okazuje, że jak sobie tak w głowie ułożymy taki najgorszy scenariusz i tak się mu trzeźwo przyjrzymy, to pomyślimy sobie, w sumie, nic no nawet jak się to wydarzy, to nie stanie się nic takiego, ale w ogóle szansa na to, że to się spełni w najgorszym czarnym scenariuszu jest w sumie naprawdę mała. Mhm. Ale co się stanie, jeśli nie zrobię nic? No to się po prostu też nie stanie nic, ale też w ogóle nie będę się zbliżał do tego celu, który sobie postanowiłem. Tak, znaczy zostaniesz prawdopodobnie w tym samym miejscu i w sytuacji, kiedy jesteś z niego zadowolony, jest wszystko super, no nie? Natomiast jak na przykład nie jesteś zadowolony, no tak, no to jest trochę kiepsko. Mhm. Tak to myślę, że... Znaczy ja zakładam, że skoro podejmujemy w ogóle jakieś działanie, myślimy o tym, że chcielibyśmy w ogóle coś zrobić, no to mamy ten drive do tego, żeby to robić i w ogóle jakąś taką potrzebę. Tak, no z drugiej strony tak, jakby nikt nie szuka jakby możliwości zmiany w sytuacji, kiedy po prostu jest w miejscu, w który po prostu mu w 100% pasuje, no albo w większości tak. No chyba, że jest, ma autosabotaż. Tak, tak, no to... No tak, tak, jakby, wiesz, to też była koncepcja, która dużo mi dała do myślenia, jak zobaczyłem, że coś takiego jest i jakby no, dużo dało mi życiowo samo zauważenie, że ludzie się mogą tak zachowywać. Tak. Sami się sabotować tak na jakąś zmianę, jakby, no ty w sumie możesz to lepiej wyjaśnić, bo... Znaczy, no sabotaż jest czymś ciekawym, co prawdopodobnie każdy obserwuje, jak nie... Znaczy tak, każdy ma jakiś, tak? Ale one mogą być bardzo szkodliwe pod kątem zdrowotnym i pod kątem jakby życia, relacji. Jakby polega na tym, że robimy rzeczy, które ewidentnie mi służą i my z tego zdajemy sobie sprawę albo nie, tak? Bo to jest prosty przykład typu wchodzimy ewidentnie w związki, które są destrukcyjne. Tak? I ktoś po prostu wie, że to w ogóle nie uda się, a i tak jakby brnie w to, nie wiadomo dlaczego, tak? Albo prosta opcja typu po prostu obżeram się non-stop. Mhm. Wiadomo, że obżeranie, praktycznie każdy wie, że po prostu zajadanie chipsów i słodyczy jest złe, no nie? Jednocześnie ładuje cały czas i czasami ta refleksja przychodzi dużo za późno. A wtedy jak przyjdzie ta refleksja, to i tak później my z tym za bardzo nic zrobimy, bo już zapominamy o tym z tego dnia i znowu ładujemy chipsy i batoniki. I znowu, o Boże, ale się tam dużo chipsów, batoników. No i prosty temat, tak? I to może być tak, że na przykład mam ewidentnie czas na działanie i na przykład wiem, że chciałbym poprawić swoje zdrowie, jednocześnie zagospodarowałem spokojnie pół godziny, godzinę dziennie i nie robię tego. Pytanie jakby, dlaczego tego nie robię? Jakby co powoduje, że jakby stoję to w miejscu? Najczęściej jakaś przyczyna jest. Jakieś przekonanie, jakiś dziwny tekst, który ktoś mi gdzieś tam kiedyś wrzucił. No tak, tylko też to, co ja często obserwuję u ludzi, to, że widzę, że mają jakiś taki sabotaż życiowy na coś, ale totalnie uciekają od odpowiedzi przed samymi sobą. Uciekają przed samymi sobą w jakichś tam ekstremalnych sytuacjach, w używki, alkohol i tak dalej, ale też są w pędzie, zagłuszają gdzieś siebie samych telewizorem, radiem, które napieprza, cały czas jakby bodźcami i tutaj mamy takie życiowe błędne koło tego, że ktoś po prostu stoi w miejscu i nie prowadzi do żadnych zmian, bo ciężko wprowadzić zmiany, kiedy cały czas zagłuszamy siebie i no i jest totalny Saigon. Tak, ale co jeszcze dokończę? Dużo ludzi tak ma. Jakby tak. To mnie fascynuje życiowo. Niestety dużo ludzi tak ma, co powoduje, że osoby, które zaczynają robić cokolwiek, to od razu jakby wychodzą naprzeciw, a i tak się okazuje, że jakby nie robisz nic specjalnie, wiesz, wow, no i po prostu robisz cokolwiek, no nie? No tak. I nie płyniesz po prostu z nurtem tej rzeki. Ale wiesz, jakby te osoby, o których na przykład mówiłeś teraz, to jest zabawne, bo jak ty o kimś teraz mówisz, to na przykład mniej więcej wiem, o kim mówisz jakby. Zawsze śmiesznie, no opisuj, ktoś od nas opisuje jakąś sytuację, że ktoś tak ma, to po prostu w głowie ci rysuje dokładnie portret tej osoby. Natomiast wiesz, te osoby prawdopodobnie mają refleksję, że kurde, jednak ta refleksja pojawia się, no nie? Jakby nie do końca tak, jak powinna być, tylko nie zrobiłem tego, no nie? Mogę zagadać. Ja sobie teraz tak pomyślałem, że jak już, to wydaje mi się, że naprawdę, tak sobie teraz myślę, może jest odwrotnie, może Maciek ma badania jakieś na ten temat. Może my... Dawaj. Dobra. Wydaje mi się, tylko takie mentalne one będą bardziej, no nie? To nie będą pod kątem układu jakby nerwowego i fizjologii anatomii, albo się mylę. Chodzi o to, że jak już czegoś żałujemy, to
raczej rzadzi decyzji, którą podjęliśmy świadomie, tylko jak już to swojej bierności i po prostu pasywności, że kurde, nie zrobiłem tego, no nie? Nie podjąłem, mogłem zagadać, no nie? Bo zobacz, jak często na przykład, powiedzmy, jesteś nastolatkiem, wczoraj porozmawialiśmy tematy relacji z znajomymi naszymi i na przykład sytuacja taka, czy żałujesz na przykład kiedyś na przykład takiej sytuacji, że kurde, na przykład do takiej dziewczyny niepotrzebnie zagadam, no nie? Nawet jak mi się potrzebnie, wiesz, zrobiłeś coś niepotrzebnie, to na prostu nie wyśmiała cię, coś zrobiło, było ci smutno, ale potem masz jakby fajną rzecz na przykład do powiedzenia znajomym, no nie? No. Ale jak już to użyjesz, kurde, mogłem, no nie? Nie zrobiłem tego, ale dam ciała. Ale jak już to zrobię, podejmę po prostu jakby, wykrzesam jakąś odwagę z siebie i chęć działania, to my raczej jesteśmy, nawet jak to wyjdzie jakiś, wiesz, jakiś trochę bagno z tego, to tak mówimy, kurde, zrobiłem, no nie? Ale fajnie. Jakby mogłem zrobić to lepiej, ale no zrobiłem to najlepiej, jak wtedy się dało. Jesteś z siebie dumny nawet, można powiedzieć. No ja jak myślę o tym... Czekaj, badanie. Nie, akurat na ten temat nie mam żadnych badań. Niestety bardzo mi przykro. Spodziewałem się, że taką... Postaram się coś znaleźć. Ja jak myślę o takiej swojej gdzieś tam sprawczości w życiu, właśnie decyzyjności, no to to, co w sumie też mnie mocno zwiększało, no to takie, ja wiem, trenowanie swojego mózgu, czy pokazywanie mu, że okej, okay, jakby robię coś nowego, czego nie robiłem wcześniej, pojawia przy tym się jakiś strach, robię to, wychodzi fajnie, mój mózg się uczy, okej, okay, to było spoko, następnym razem już nie mam tego strachu i cały czas tak wychodzę z tej swojej strefy komfortu, która jest traktowana trochę jak dziwka przez niektórych już, wiesz, tam coachów i tak dalej, no ale to wychodzenie z strefy komfortu jakby totalnie ma sens i mi po prostu życiowo przynosi dużo satysfakcji, że przesuwam stale ten swój suwak rzeczy, które mogę zrobić, które nie wywołują u mnie strachu i robię tak na wielu gruntach życiowych, czy wiesz, pokazywanie się więcej w social mediach, czy to, że nagrywamy teraz podcast i to mnie jakoś specjalnie nie stresuje, pewnie rok temu by mnie stresowało mocno czy coś, a teraz nie mam z tym problemu, czy wyjście przed ludzi i powiedzenie kilku zdań, jakby... Przecież to jest jakby trening i adaptacja, no nie? No tak. Ale jeżeli chcemy być... Zwyczajnie robisz bułę na siłce, nie? I Maciek teraz tak. I jakby kto nie chce mieć takiej buły, no może takiej dużej ludzie mogą nie chcieć, ale no każdy chce mieć fajną sylwetkę i ćwiczenie tej swojej... Ćwiczenie tej swojej jakby sylwetki mentalnej, że stać cię na wiele, no też jest zajebiste i pytanie, czemu by tego nie robić? Tak, właśnie teraz myślałem sobie na przykład, że... Bo jest to jakby proste, bo zaczynasz od rzeczy prostych, najprostszych, takich... Tak. Codziennie zrób rzecz, która tam cię stresuje, no to jest jakieś tam fajne. Tak. No i brzmi to ekstremalnie coachowsko, jakby nie wiem, czy sobie z tego wiem, ja jakby nie myślę nawet w tych kategoriach, ale trochę się do tego sprowadza, że już mam taki mechanizm w głowie stylu... Trochę nie chcę tego zrobić, ale mówię jakby dobra, jakby od razu to zrobię i będę miał z głowy i się szybko odbiję i będę wiedział. Jakby wydaje mi się, że jakby nie chcesz tego zrobić teraz, bo jest to trudne, ale ty wiesz, że w konsekwencji da to jakiś fajny wynik. No bo mój mózg się już nauczył funkcjonować w takich ramach, że tyle rzeczy spróbowałem i tyle rzeczy się okazało spoko, albo się po prostu okazało, że jakby albo się uczę czegoś, wyciągam lekcje, albo coś jest dla mnie przyjemne. No bo nie ma za bardzo trzeciej opcji w stylu coś straciłem. To bardzo mocno kojarzy z takim podcastem, który już teraz zapomniałem, jak on się nazywał, jakby mniejsza o to, ale tam było porównanie do tego, że to jest tak, jakbyśmy trochę próbowali oswoić konia w jakiejś... Jedziesz do bitwy na koniu, nie? Więc jeśli ten koń jest przekonany o tym, że ty nie masz zasobów do tego, żeby na nim, wiesz, po prostu poszaleć i jechać do bitwy, to on cię po prostu zrzuca z grzbietu i nara. A tutaj jeśli ty jakby trenujesz to i robisz różne ruchy w tym kierunku, żeby ten jakby tutaj tą swoją pewność siebie budować i jednocześnie temu swojemu kucowi, na którym siedzisz, pokazywać, że ja wiem, co robię, mam w tym doświadczenie, robimy to, to on wtedy jakby też, ta nasza podświadomość, czyli ten kuc, ma do ciebie już jakby na takie zaufanie, że wie, że jeśli ty nawet mocno wyjdziesz poza tą strefę komfortu, to spokojnie wszystko jest pod kontrolą. Tak, nic złego nam się nie wydarzy. Bo to jest pewność siebie jakby prawdziwa, że my nie to, że jakby, nie wiem, ufamy innym ludziom, tylko ufamy samym sobie, że mówię, że coś zrobię i to robię. I jakby z tego wynika pewność siebie. Tak, a na początku jest tak, że musisz się troszkę przekonać bardziej, bo wchodzisz w jakiś nowy temat
Więc czasami, a tak jak pracujemy sobie tutaj z kursantami, tak, na masażu danym okich, niektórzy po prostu pracują bardzo krótko w tym zawodzie, niektórzy w ogóle wchodzą w ten zawód, na przykład studiują jeszcze, to jest tak, że ten początek jest taki, że no, nie możesz być taką super przestraszoną myszką, po prostu przychodzi do ciebie człowiek z jakimś problemem i jak po prostu ty widzisz się boisz bardziej niż on, no to będzie kiepsko, no nie? Więc trochę nad wyrost czasami jest tak, że wypadałoby jednak być pewnym siebie bardziej niż się rzeczywiście jest, no bo ta pewność siebie jest jakby, ona wynika często z powtarzalności, tak? Ja to często robię, staję się tym coraz lepszy i automatycznie jakby jestem pewniejszy siebie, bo pomogłem już takim ludziom z takim problemem, więc tej osobie też jest duża szansa, że pomogę, tak? A na początku nie pomogę za wielu osobom, albo nawet nie mogłeś nikomu specjalnie, bo dopiero wchodzisz, albo dopiero masz jakieś mało wpraw na praktykach, więc wypadałoby chociaż jakby, nie wiem, czy przez ton głosu, czy przez jakby zrozumienie tego tematu, oznajmienie po prostu jakby możliwych przyczyn problemów u pacjenta, jakby postarać się być trochę bardziej pewnym siebie niż jestem. Ale jeżeli oczywiście jest tak, że pomogę jednej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej, pięćdziesiątej osobie, to się okazuje, że ja już nie muszę za dużo po prostu, bo po prostu tak jest. Ja wiem, że po prostu tak jest, no nie? Że pewność siebie już jest taka automatyczna, nie? No tak, ale to w taki sposób jakby świadomie zachowując się w pewien sposób, też jakby oszukujesz trochę tą, znaczy oszukujesz, trochę dajesz do zrozumienia tej swojej podświadomości, że jakby nic złego się tutaj nie dzieje, bo w tym momencie jakby tutaj jesteś pewny siebie, robisz jakąś tam robotę i nie spotykasz się z jakimś takim bardzo negatywnym feedbackiem. Bo tutaj w momencie, gdybyśmy faktycznie zrobili tak, że porywamy się na coś totalnie głupiego, na co jesteśmy w ogóle nieprzygotowani, dostajemy w tym bęcki, no to jakby nasza podświadomość się tutaj uczy tego, że to nie jest takie proste i to nie jest dobry pomysł, żeby podejmować takie ryzyko. Tak. Zawsze ten margines ryzyka jakiś taki musi być, na który my sobie możemy pozwolić, no ale nie podejmujemy zupełnie chaotycznych decyzji. Ja mam takie przemyślenia, patrząc gdzieś na fizjoterapię z boku, czy w ogóle tam neurozawód, że jakby ktoś, kto idzie na fizjoterapię albo na medycynę, czy cokolwiek, decyduje się na to, że będzie w przyszłości pomagał innym ludziom. I troszeczkę wiele ludzi chyba nie jest świadomym, że nie jest świadomym tej decyzji. Jakby decyduje się na to, że będę pomagać innym ludziom. Żeby pomagać innym ludziom, to ja muszę coś z sobą reprezentować, ale takiego poważnego, a nie jakiś zestaw wiedzy, który jest schowany w podręczniku. No bo to jest totalnie za mało. Trochę tak. Jakby trzeba mieć w sobie też pokorę taką życiową, że okej, decyduję się pomagać ludziom, no samemu muszę być mocno poukładany, ogarnięty, muszę się w chuj uczyć, muszę mnóstwo rzeczy ogarniać, żeby móc komuś pomóc, a nie okej, będę pomagać innym ludziom, skończę sobie studia, zrobię jeden kurs i będzie zajebiście i to będzie koniec mojej drogi. No, ktoś, kto serio chce to robić, decyduje się na to, że to jest duży szczyt, pomagać innym ludziom. I to nie jest proste. I jakby to trzeba sobie uświadomić. Tak. Mi się w ogóle też wydaje, że to jest taka bardzo romantyczna idea. Takie pomaganie innym ludziom, że tutaj będę takim opiekunem, po prostu, bo to czasami chyba jest trochę jednak karmienie swojego ego tym, że chcę się tym zajmować, bo będę robił akurat to. A tutaj znowu nie chcę generalizować i mówić, że tak mają wszyscy, bo na pewno dużo jest osób, które no mają takie bardzo, no mają taki charakter, mają takie bardzo szczere pobudki w tym, że wybierają ten zawód właśnie ze względu na to, żeby pomagać innym ludziom. Tak jakby zupełnie szczerze i w pewnym sensie nawet bezinteresownie. A myślę, że część osób może po prostu sobie dopisywać do tego taką ideologię, że chciałbym coś tam robić, nawet nie do końca wiem co, ale to tak dobrze wygląda. Tak teraz oczywiście ja to tak mówię na głos, bo to ktoś może nie mieć takich zupełnie szczerych wobec siebie przemyśleń, ale to jest takie mile widziane pomaganie innym, w ogóle jakby w naszej kulturze. Dobrze się z tym wypada, więc jeśli robię coś takiego dla innych, jestem takim trochę altruistą, no to wtedy jest super. No tak, ale jakby no... Wszyscy no. powinni sobie zdać sprawę, że pomaganie drugiemu człowiekowi, takie prawdziwe, co ciężko jest ocenić w ogóle obiektywnie, no nie jest jakby proste. Trzeba być samodzielnie gdzieś na wyższym poziomie, żeby móc komuś pomóc. Dlatego fizjoterapeuci, którzy są jakoś tam dojechani życiowo, jakby nie idzie im, nie mają skutków w terapii, no bo są troszeczkę życiowo niżej niż pacjenci, którzy do nich przychodzą. Jak mają być skuteczni? Tak, jakby o to się rozbija tenem. Teraz sobie tak chwilę pomyślałem jeszcze o takiej zależności,
Bo oczywiście jak u nas cokolwiek w terapeutycznej branży się dzieje, no to jest tak, że jednak to wszystko dla dobra pacjentów, no nie? Jakby docelowo wiemy, że w ogóle o to nie chodzi, tak Znaczy naprawdę. wiesz, no jakby niektórzy w ogóle nawet nie piszą, że dla dobra pacjentów, Znaczy tylko wiesz, ogólnie, w imię zasad, które ja mam w głowie. Tak, wiesz, to jakby ja spotkałem się na przykład już, no, przykładowa sytuacja, no nie? Jakby wchodziła ustawa o zawodzie fizjoterapeuty i było tak, że powiedzmy częściowo na przykład branża medyczna, lekarze na przykład hamowali, bo dla dobra pacjentów jest dobre to, żeby fizjoterapeuci nie oceniali tutaj, nie diagnozowali, nie mieli po prostu wolnej ręki do pracy z pacjentami. I na przykład jak ty wiesz, jak wygląda cały ten proces, no to wiesz, jakie dobre pacjenty, przecież tam jak wygląda często diagnostyka w sanatorium u lekarza rehabilitacji? No nie oszukujmy się, to jest ładowanie pieczątek, no nie jakby nic więcej, typu, co pani miała w tamtym roku? No roku miałam w ogóle laser i prąd, fajnie było, to no, tak to wygląda. Tak, nie proszę mi się tutaj nie oszukiwać, albo jak wygląda, to też nie mówisz, że to jest wina lekarzy często, nie po prostu, bo jak masz, wiesz, przyjąć 300 osób po prostu jednego dnia, wszystkich, którzy przyjechali do sanatorium, to jest to pewien problem, weź zrób diagnostykę 300 osób jednego dnia. No może studia chiropraktyczne w Stanach by cię do tego przygotowały, gdzie przyjmujesz pacjenta na 7 i 8 minut, ale polskie standardy go nie przygotowuje specjalnie. Chyba, że masz jeszcze całą masę, więc ja nie mówię, że to jest wina lekarzy i tak dalej, jakby system, no nie? Czy idziesz do lekarza ortopedy, który, no wiesz, no jakby często jest tak, że potem pacjenci moi, wie pan co w ogóle, bo mu lekarze w ogóle jakby koleś jakby zobaczył mi kolano, nie? I w ogóle dotknął je. W ogóle super, no nie? Jakby nie spodziewałem się tego. To jakby w tą stronę idzie, no nie? I wydaje mi się, że osoby, skąd dzisiaj może poruszymy na temat dram zaraz, bo to było zabawne, co dzisiaj mówiłeś, ale ojej. chodziło mi o to, że rzeczywiście jak jest część osób, które ma takie szczere pobudki pomagania ludziom, to są osoby, które ewentualnie na przykład jak my wrzucimy jakieś różne dziwne rzeczy, z którym część terapeutów się nie zgadza, to te osoby się zgadzają. Mówię, kurde, no rzeczywiście jakby, okej, okay, terapia wygląda czasami trochę dziwnie, dobra, nie na wszystko są badania, ale my wiemy, że nie wszystko da się sprawdzić. Zaciekało mnie ostatnio to, co mówiłeś o grawitacji też, no nie, że w ogóle, no taka, zdałem sobie z tego sprawę, mówię, no kurde, rzeczywiście tak jest, no nie, jakby, że po prostu jest grawitacja, no hello, jest. Jak ten mechanizm działa? To nie jest takie oczywiste. To nie jest takie oczywiste, nie? Że to podstawiasz po prostu pod wzór pewne rzeczy i po prostu wychodzi ci, że tak przyciągnie grawitacyjnie, tak to wygląda. No w ogóle jest tyle rzeczy we wszechświecie, które nie wiemy, jak działa, to po prostu nie obrażamy się na wszystko, nie strzelamy focha i nie mówimy, że skoro w sumie nie wiadomo, skąd się wzięło życie, to się wezmę, zabiję, bo to tak, nie ma sensu. Tak, dokładnie. No, to, no to, wiesz, taka logika jakby w konsekwencji doprowadziłaby niektóre osoby do takich wniosków, nie? No tak, więc ja to tak, po prostu wiesz, przenoszę na inny grunt, ale... Często nie wiemy, tak. Po prostu jakby złożone uczucia, które targają nami codziennie, no nie? Po prostu proszę mi tutaj wytłumaczyć dokładnie mechanizm działania miłości. No, no dobry tak, temat. Nie, a tu przyczepiasz się po prostu, że badasz sobie testy nerwomięśniowe, wskaźniki, to ci już nie pasuje, więc obrażasz się, że w ogóle żart, no nie? Że tym się bawi w terapii. Ja totalnie jakby, wiesz, wywodzę się z innego świata, jakoś tam nigdy nie interesowała mnie specjalnie biologia, czy coś takiego, przynajmniej w szkole, bo jakby była pewnie źle nauczana, ale... Zresztą mszaki interesuje mało osób, no nie? Ale jakby nigdy nie miałem rozkminy na zasadzie, okej, okay, zaraz sobie gdzieś pójdę i ktoś mi wyjaśni całe życie. W sensie, no, fizjoterapia jest związana z pracą z człowiekiem. No, człowiek jest tak kurewsko skomplikowany, że jakby ciężko jest to skumać we własnej głowie, a ktoś ma taką potrzebę, żeby to wszystko jakby wrzucić w jakieś ścisłe ramy, udowodnić, wrzucić w jakiś schemat. Może się to wydarzy, nie wiem, za 10 tysięcy lat. Znaczy, może, na pewno może będziemy bliżej za jakiś czas, to nie na pewno niż będziemy teraz. Bliżej, ale generalnie no, życie jest tak dużą zagadką, że wrzucenie tego w evidence-based medicine jest takim trochę na ten moment no, żartem. W sensie oczywiście na czymś się musimy opierać, żeby nie było, jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, aha. Ale trzeba sobie zostawić przestrzeń na badanie nowych rzeczy i odkrywanie i na to, że i na taką myśl w głowie, hej, my totalnie dużo rzeczy jeszcze nie wiemy. Ja sobie to uświadomiłem, patrząc na waszą pracę, że dużo rzeczy po prostu jeszcze nie wiadomo. Ale ciężko oczekiwać, żeby było wiadomo od razu. No. Znaczy, ja też się w ogóle zastanawiam, jak bardzo dużo to zmienia, bo to czasami sobie ludzie prują dupę o takie rzeczy, że albo to nie wiadomo, coś tam nie... Wiesz, szczerze mówiąc, to żyjemy teraz w momencie, kiedy mamy naprawdę
dużo tych danych dotyczących bardzo różnych zagadnień w życiu i jednocześnie mimo tego, że ten dostęp do wiedzy tej, którą mamy, jest no po prostu nieograniczony. Masz do tego narzędzia, żeby to sprawdzić. To po prostu nadal mało kto z tego korzysta. No ludzie dalej wierzą w po prostu tak kretyńskie rzeczy czasami i robią sobie krzywdę różnymi głupotami i po prostu dają się naciągnąć na byle co. Więc jakby sam fakt tego, że ktoś mi powie, no dobra, bo tutaj to w ogóle, wiesz, jeszcze dużo, dużo nie wiemy, więc czemu możecie ty mówić o tym i o tym, jak to nie jest pewne, to jest takie... Fizjoterapeuta jakby jest taką osobą, która jeszcze wchodzi w ten świat wielu niewiadomych i w tym wszystkim sobie stwierdza, ej, będę pomagać innym ludziom. No to jakby niech sobie teraz skalkuluje, że to nie jest proste. Oczywiście, że nie jest proste, tylko no właśnie tam, pytanie... Tam decyzje opierają się na tak. dużo bardziej złożonych rzeczach. Tak, w ogóle moim zdaniem to gdzieś tutaj jest trochę takich nieporozumień, bo to jest raczej tak, że to nauka jest dla nas, żebyśmy my lepiej niektóre rzeczy rozumieli i dzięki temu mogli lepiej komuś pomóc, a nie, że to my jesteśmy dla nauki, więc olać tego pacjenta, po prostu róbmy to, na co są jakieś dowody, bo jak nie ma dowodów, to w sumie nie wiemy, co robimy. Ale co to obchodzi w sumie pacjenta i czy każdy fizjoterapeuta musi być naukowcem, żeby móc komuś pomóc, nie? Tutaj wydaje mi się, że sprowadza się to do takiej prostej decyzji w życiu, jakby każdego człowieka, który jest powiedzmy terapeutą, żeby to uprościć, bo albo ktoś stawia pacjenta na pierwszym miejscu i jego zdrowie i powiedzmy, że coś jest, nie wiem, nawet by było kretyńskie, ale mu pomaga, no to jakby ja robię coś kretyńskiego, ale mu pomaga, bo mam na pierwszym miejscu pacjenta versus mam jakieś moje, widzi mi się w głowie zasady, pseudoetykę i ja tego nie zrobię, bo na to nie ma badań, a że jakby pacjentowi nie pomogę, no to trudno jakby. I wiesz, pytanie, kto ma jaką wartość na wyższym miejscu, nie? No i wiesz, jakby wiem, że wy macie na wyższym miejscu pacjenta i robicie to, co po prostu wam przynosi efekt i działa i trudno, że ciężko jest wam to skumać czasami, sami nie wiecie, dlaczego to tak działa, ale no gdzieś na pierwszym miejscu stawiacie pacjenta i tak robicie. Gdybyście mieli na pierwszym miejscu jakąś swoją pseudoetykę, czego nie lubię jakby u ludzi, to o czym mówili chłopaki z Barton Brothers, że ktoś ma jakiś swój słownik i mówi przepony się nie da rozluźnić czy coś, jakby się wkurwia na to, bo to nie chodzi o to, żeby coś nazwać w określony sposób, tylko żeby komuś pomóc. Mhm. Wiesz, i moim zdaniem, gdyby rzeczywiście stawiało się na pierwszym miejscu realnie tego pacjenta, który pacjenta, jest, jakby zdrowie drugiej osoby, drugiego człowieka. To nie byłoby w większości jakichś tam problemów i nie dociągnięby się totalnie do tego, że by mamy... Było. Kurde, słuchaj, mamy jeden wspólny cel, tak? Chcemy po prostu, żeby ludzie funkcjonowali lepiej, żeby mieli mniej problemów. Chcemy, żeby nie trafiali na operację. No nie, a co zrobić, jak on już trafił, no nie, na przykładowo, tylko rzeczywiście zajmujemy się realnie zdrowiem. To nie było problemu, bo mamy wspólny cel i wtedy się zawsze dogadasz, tak? Ale jeżeli się rozmija, bo jednego jest po prostu pacjent, a drugi jest pseudotyka i po prostu zróbmy tak, żeby nie mieli gorzej niż ja, no to się nie dogadamy, no bo tak, jak się mamy dogadać, jak mamy w ogóle inny system hierarchii wartości, no nie? Jeżeli ktoś jest młody w tym świecie i jeszcze poszukuje swojej drogi, to no to jest taki dobry właśnie wskaźnik szukania swojej drogi terapeutycznej, powiedzmy jakichś tam mentorów, nauczycieli, kto w tej branży jakby zajmuje się realnie pacjentem i stawia zdrowie pacjenta na pierwszym miejscu, a kto stawia na pierwszym miejscu swoją, może tutaj podpisywać, jakby wycierać sobie mordę różnymi hasłami, etyką, zdrowiem, jakby jakimiś zasadami, czy tym, że tak się powinno, bo coś, jakby to jest według mnie takie sedno sprawy. Tak, dla mnie też jakby też fajna taka informacja, bo to osoby, które rzeczywiście powiedzmy tego pacjenta stawiają na tym pierwszym miejscu, to od razu jest tak, to są najczęściej takie ludzie, że wiesz, widzisz, fajny ziomek, poszedłem z nim sobie na piwo, kawę, herbatę albo ziomka, no nie? Tak, bo często jest tak, że gdzieś że tam... Że kobieta. Tak, ziomka, no, że kobieta. Bo ziomalinka. Ziomalinka, bo zaraz powiedzie, o Boże, kółko w tym doracji, sami mężczyźni, no nie? Ale są też fajne terapeutki, które stawiają na pierwszym miejscu człowieka. Myślę, że nawet więcej. Bo jak więcej terapeutek niż terapeutów. Myślę, że tak. Myślę, statystycznie że kobiety... tak. Tak, ale myślę, że też jakby... Nie wiem, życiowe. Kobiety mają często więcej tej takiej wrodzonej empatii. No to znowu wracamy do tego, że ludzie są jakby dojechani i w sumie sami nie wiedzą, jakie mają wartości w życiu i już rzecz, którą można wynieść z tego podcastu, to zastanowić się, jakie mamy wartości i po co robimy daną rzecz. To było fajne, żeby jakby, dlaczego jestem terapeutą? No jakby, no i teraz mnie zapyta, Patry, dlaczego ty jesteś? Ja nienawidzę tego pytania. Ja mam po prostu bardzo nieromantyczną historię, która wynikła z
kalkulacje, czego ja nie chcę robić, no nie, i po prostu zostawić terapię. Ale mi się kazało, że to jest fajne, rzeczywiście można pomóc. Pomóc no ale też nie jesteś już fizjoterapeutą. W sensie, no jakby, dobra. Jakby technicznie jestem cały czas, no nie, jakby, ja chyba nawet na podcaście któregoś nie mówiłem, po prostu rzeczywiście byłby taki moment, że po prostu troszkę wypiłem się pod kątem jakby, ale potem przeczytałem sobie w wielu słownikach, czym jest fizjoterapia, no nie, mówię, no wszystko się zgadza, no nie, jakby, dalej chodzi o funkcję, no nie. Robię to bardziej niż inni. Tak, bo badam, jakby badanie funkcji, no to naprawdę, no to tutaj jakby nie można mi specjalnie zarzucić tutaj za bardzo opcji, bo wiesz, czy pod kątem analizy posturalnej, analizy chodu, ruchu konkretnego, tak? Gdzieś tam, no to rzeczywiście to mam obcykane całkiem nieźle. Natomiast później ta terapia rzeczywiście wygląda czasami dziwnie, może wygląda dziwnie, ale później dalej to badam, czyli ja odzyskałem po prostu funkcjonalnego pacjenta. Poprawiło się to, poszło do przodu. Mhm. I to się zgadza, to się jakby wpisuje w nurt fizjoterapii aktualnie. Jak zmienię słownik po prostu, i się tam nie będę wpisywał, że to fizjoterapeuta to człowiek, który wykonuje pewne procedury i tak dalej, które są takie. Mówię, nie chcę żadnych procedur wykonywać, no nie, te procedury mi nie leżą, to ja wtedy po prostu ewidentnie jakby odcinam się od tego towarzystwa, bo rzeczywiście na pierwszym miejscu chcę stawiać jakby pacjenta, no i chcę być po prostu szczery sam ze sobą, tak? To myślę, że to też jest kluczowe w tym wszystkim. No, ale panowie, zamieniliśmy się na tutaj neuroprojekt, to też jest dobry pomysł, bo słuchajcie, ostatnio mieliśmy, znaczy dobry punkt zaczepienia do jakby końcowej części naszej rozmowy, gdyż my zmieniając się wiedzieliśmy, co mamy w głowie, no nie? Jakby dlaczego zmieniamy się, o co chodzi, w ogóle stworzyliśmy jakby, byliśmy przy tworzeniu naszego nowego logo tutaj, brandu, czcionki, kolorów, całej identyfikacji wizualnej. W ogóle też powinien powstać gdzieś post, Krzysiek, to jest robota na jutro, czyli jak wy to słuchacie, to już ona została zrobiona, że po prostu, bo tak naprawdę bardzo fajna osoba nam to wszystko robiła. Znana, super, kreatywna persona. Mateusz Machalski. Tak, warto było się pochwalić, że tutaj z Mateuszem współpracowaliśmy. I że po prostu czyste logo wrzucić, że patrzcie, tak się tworzy logo, no nie? Tak się przesuwa się jeden. No tak, ale to wiesz, jakby docelowo, słuchajcie. Bo to jest ewolucja, a nie rewolucja. No. My mamy, dokładnie, my mamy, bo my jesteśmy ogólnie za ewolucją. Rewolucje, wiadomo, kończyły się źle najczęściej. No nie? Chyba zazwyczaj ktoś ginie i w ogóle, nie? Ewolucja ogólnie ma się dobrze, no nie? Znaczy ja słyszałem od kumpla, jakby ktoś się interesuje historią, że rewolucje zawsze się kończyły źle. Tak. I my nie chcemy skończyć źle, więc my chcemy ewoluować, tak? Dostosowywać się, adaptować. Nauka nerwowa to jest ewolucja, tak? Jak wiemy niedawno, że jeszcze niedawno nie było płatów czołowych, tak? Wszystko się zgadza. Teraz są. Czy one są złe? Nie, one są potrzebne. Dobra, śmiechy śmiechami. I rzeczywiście, wiecie, my mieliśmy jakoś w głowie pewne swoje cele, jakby co... I oczywiście Mateusz też miał, no nie? Jakby mówiąc nam o tym, jakby... Co ludzie widzą, co my zobaczymy, co my chcemy zobaczyć, tak? Bo to oczywiście się konsultowaliśmy z nim przed. Jakby przed zobaczeniem tego naszego nowego znaku i zrobiliśmy konkurs, tak? Który zakończył. Więc oglądacie, jakby jest po ptakach sytuacja już, jakby nie możemy się udział. Wzięło w nim udział ze 150 osób, prawdopodobnie, coś takiego, gdzie jakby zaproponowali nam swoje. Jak to było zrozumienie tego? Interpretacja. Słowo mi zabrakło. Ja już wykorzystałem swój limit słów, jak mówiłem dzisiaj zresztą na kursie MTG i koniec. Interpretacja tego logo i co jest ciekawe, one często są lepsze niż to, co mieliśmy w głowie, albo inne niż to, co mieliśmy w głowie, ale w sumie o to chodziło. No gdzieś tam rozszerzyło nam spektrum w ogóle patrzenia na ten logo. No i też... A jakby ten rdzeń jest taki faktyczny, jak mieliśmy w głowie, nie? Tak. W sumie o to chodziło, więc no nie? Więc jakby fajnie, znaczy, że to logo jest czytelne. Dużo jakby przekmin z naszej głowy gdzieś tam zostało zwerbalizowanych, spisanych przez innych ludzi, co ogólnie też jakby dodało mi trochę energii, że ta praca, którą wkładamy, bo to jest jakby przynajmniej ode mnie, od was też, jakby mnóstwo roboty, którą robimy, że jakby ludzie to kumają, że to jest w sumie misja, i że chodzi tutaj o zdrowie i fajnie, że chcą być tego częścią i to się dzieje i to jest na przykład coś, co daje mi bardzo dużo energii do podejmowania dalszych decyzji i robienia kolejnych nowych rzeczy i po prostu pracy w kierunku tego, żeby było generalnie lepiej.
Mocne. No i dobra. Masz, Patryk? Tak, mam tutaj. To czytaj. Bo były jakby tutaj trzy nagrody, więc tak się złożyło też, chcąc nie chcąc, że to są trzy kobiety tutaj. Ale nie wiem, czy będziemy wymieniać, ale możemy po imieniu, tak żeby nie było tak, jakby może ktoś na przykład nie chce wiedzieć, że wygrał od nas konkurs. I czy zostały już, te osoby zostały już oznaczone tak, na Instagramie i w ogóle, ale dobra. Dobra, to ja może przeczytam po prostu jakiś, wiesz, nie znam któreś, jego 1, 2, 3, więc przeczytam sobie od Magdy, tak? Mm-hmm. Magda napisała tak. Nowy slogan symbolizuje neuroplastyczność mózgu. Przewodnictwo nerwowe w ciele człowieka nie jest systemem zamkniętym, tworzy sieć połączeń, która w pewnym momencie może zostać przerwana. Neuroprojekt to diagnostyka, która dąży do przywrócenia neuroplastyczności naszego mózgu, która wpływa na stan zdrowia, to odejście od starych schematów i wyjście poza strefę komfortu. Tu w sumie dzisiaj o tym mówiliśmy, no nie? Zrywamy stare schematy, wychodzimy poza strefę komfortu. Neuroplastyczność, bardzo mi się tutaj ten slogan podobał, bo w sumie tak. De facto to, że funkcjonują nasi pacjenci lepiej niż wcześniej, no to że coś tam się w głowie u nich zmieniło. Dla mnie to się bardzo podobało. To było naprawdę, to było mocne, to było dobre i możecie sobie w ogóle, tak, najlepszą opcją jakby oglądając, słuchając tego podcastu było wcześniej odpalenie sobie logo i patrzenie cały czas na nie, nie? I tak, trochę na to, jak Maćka koszulka wygląda, trochę na to, co jest le i logo. Tak, jest. To rzeczywiście było fajne, także mi się podobało bardzo. No i to otwarcie się, no nie? Bo jakby, co jest ciekawe, to my mamy takie bardzo liberalne podejście do wszystkich terapii w sumie. Mhm. Bardzo. Znając założenia teoretycznie, tak. Jak rzeczywiście terapia może działać, to my wiemy o tym, że często, wszystko działa, no nie? Tak, my często jakby też na szkoleniach to podkreślamy, że jakby wiedza, którą się wszyscy uczą gdzieś na innych szkoleniach, czy z książek, z artykułów i tak dalej, że ona cały czas jest do zaadaptowania do tego, co my pokazujemy. To tak. Jest bardzo otwarty system. To jest ciekawe, bo na przykład mi się wydaje, że jakby szkolenie, które aktualnie jest no, takim oczkiem w naszej głowie, tak? Czyli wcześniejszy TNM, teraz neurodiagnostyka i terapia, jest ewidentnie czymś, co jakby łączy. Tak? Łączy aspekt ruchowy, łączy aspekt terapii manualnej, łączy aspekt logicznego myślenia, jakby jakiejś przyczynowości, a tego wszystkiego, z czym do nas przychodzą pacjenci, próbą zrozumienia tych wszystkich tematów, co na przykład jest bardzo źle odbierane przez wiele osób, no, że jakby to jest coś, co dzieli jakby, no nie, że jakby to jest jakby nowego coś, co gdzieś tam wyrywa kawałek tortu. Moim zdaniem nic bardziej mylnego tutaj cytując klasykę. Z klasyka. Krzysztof, możesz tutaj po prostu Martę, bo ty się głównie przyczyniłeś do tej Marty tutaj. Tak, ja byłem za Martą. Interpretacja. Od projektu się zaczęło i projekt się rozwija. Kolorystyka niebieska to niezmiennie dynamizm, kreatywność i inspiracja. Samo logo to neurony połączone ze sobą w kształt fali symbolizujące przepływ energii w ciele. Fala, woda, neuron, projekt to wszystko ze sobą spójne, oznacza nieskończenie wiele pomysłów, które przychodzą bardzo szybko, ale zachowując spokój, selekcjonujecie tylko te najlepsze i wybieracie niepowtarzalny kierunek rozwoju. Mamy jeszcze kropkę oznaczającą nowy rozdział. Ja o tym w ogóle nie myślałem w ten sposób, o tej kropce. Tak mi się wydaje, ja że to nie było. To bardziej była taka kropka nad i, no nie? Że rzeczywiście, a czasami się okazuje, że ta kropka jest pewnego rodzaju rozwinięciem. Mi się tutaj choćby skrótów jakby różnych. Ja tak myślałem o niej w kategorii jakiejś takiej przyszłości. Mhm. Czegoś takiego, ja że coś tam pewnie będzie i będziemy odkryjemy. Coś tam jeszcze łączyć, nie? No bo cały czas to wszystko, co robimy, się rozwija i cały tak, czas no, to podkreślamy, no, że to... Jakby nasza myśl na tym logo no to było to, że otwieramy się na nowe rzeczy, że jest troszeczkę więcej i ta kropka właśnie jest takim jeszcze czymś, co jest właśnie jeszcze niepołączone, jeszcze takie nawet, że my tego jakby nie łączymy. Że nawet jeszcze nie wiemy, że tego nie wiemy. Tutaj w tej interpretacji podobało mi się to, że jakby faktycznie Marta skumała trochę to, jak my o tym myśleliśmy. Nie myślałem o połączeniach jako o przepływie energii w ciele, ale to też jest jakby ciekawe, że ktoś patrzy na to w ten sposób. Słowo energia jest tematem drażliwym, no nie? I jak w ogóle mam... Energia elektryczna. Znaczy, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, no jakby energia, czy też temat, no nie? Jakby jest tematem drażliwym, no nie? A potem się okazuje, że tej energii, które naszym ciałem, wiesz, jakby włada, jest całkiem sporo, więc nie specjalnie rozumiem tutaj jakby... To bo wiesz, jak pada ci słowo energia, to od razu ludzie myślą w kategoriach Daleki Wschód, wiesz, medycyna, jakaś
dziwne, alternatywa bóstwa. No, kojarzysz ten temat, no nie? Tak, ja raczej myślałem o energii kinetycznej, glukozie, ATP. Ludzie też tak, kiedyś... Tak, jest masa, no nie? Wiesz, układ nerwowy, przewodnictwo, prąd, pola różnego rodzaju, które, wiesz, no są cały cykl czas. Cykl Krebsa. Tak, glikozie. Wiesz, no dokładnie. Ludzie kiedyś rzeczy. Też nie rozumieli błyskawic, tak? No i się ich bali. No, ludzie nawet palili maszty od elektryczności. Tak, cały czas to robią w sumie obecnie, do dzisiaj, nie? Do dzisiaj. Widzisz problem z masztami, warto, jakbyś nie wiedział. Warto wiem, na szczęście sobie, są metalowe. Warto sobie zadać pytanie, czy na pewno wszystko jest okej ze światem. Tak, w ogóle, akurat jest... jak jeszcze czytałem tę interpretację, to miałem taką przekminę, że niedużo trzeba było zrobić, żeby wygrać w tym konkursie, bo dużo odrzucałem, które po prostu ciężko się czytało, które nie miały flow w czytaniu. I na przykład były jakieś tam błędy ortograficzne, że jakby... Wiesz co, śmieszna sprawa, no nie, jakby... Znaczy ja ogólnie czytam, jakby teoretycznie, jeśli chodzi o same błędy, to bym nie odrzucił... Czekaj, usprawiedliwię się teraz, bo była śmieszna sytuacja, że pisała do mnie jedna osoba, której chyba rzekomo też nie odpisałem, ale... To odpisz teraz. Jakby. Nie, wiesz co, bo uznam to, że jakby nie ma co spędzać się tłumaczyć, bo o co chodziło? Chodziło o to, że pisał do mnie jeden nasz tutaj widz, w związku z tym, że czy może wysłać jeszcze jedną interpretację tego logo, gdyż chciałby poprawić tylko kilka rzeczy. Żaden szyk zdań, żadnych słów, tylko błędy ortograficzne. Ja powiedziałem sobie, jak to by było mega spoko, to te błędy ortograficzne nie były problemem. W sensie, wiecie, jakby no po prostu by się... Nie no, prostu... to, że ktoś nie postawił przecinka, to nie był problem, nie? To chyba było ortograficzne, wiesz? Czy tam zrobił złe U? Złe U nie było problemem, nie? Nie RZ byłoby. I tak dalej. No, jeśli ktoś napisał neuroprojekt przez ukreskowane, no to sobie, nie? To byłoby dziwne, no. To tak, że... Ale byś patrzył, może nowa nazwa. Odważne. Odważne przyszłości. Tak, więc to rzeczywiście fajne. Temat energii też jest jakby nawet tej... Dla mnie na przykład. Dalekowschodniej na czasie na i spoko. Ostatnio. No dobra, to ja czytam Patrysi. Od Patrycji. Nowe logo to odzwierciedlenie waszej zawodowej podróży. Każda kropka to kolejny etap rozwoju. Indywidualnie skrywają ogromne, ważne decyzje, przełomowe momenty, ale dopiero po połączeniu tworzą silną całość. Przyszłości nie da się budować bez przeszłości. Niepołączona kropka to właśnie wasza przyszłość, cele, marzenia. Litera N, którą dostrzegamy, to także symbol wzlotów i upadków, jakie są wpisane w realizację planów. To one pozwoliły dotrzeć wam do tego miejsca, z którego możecie być bardzo dumni. N to symbol dynamicznego rozwoju, który nadal następuje, a najpiękniejsze jest to, że widać w tym miłość, dobro i wzajemny szacunek. N jak neurodiagnostyka, N jak nowe neuromożliwości i N jak neurodiagnostyka naszą nadzieją. Tutaj w ogóle każde słowo, które jest na N, jest z wielkiej litery. I N jak najlepsze narzędzie. Wszystko na N. Znaczy, mi się w ogóle tak... To jest fajne, kreatywne, ale to mi się chyba najbardziej w tym wszystkim spodobało to z tymi wzlotami i upadkami, wiesz? Bo to tak trochę nawet nawiązuje do samego początku podcastu. Do tego, że czasami do niektórych rzeczy idziemy trochę drogą naokoło, no ale po to, żeby też mieć o czymś zdanie, po to, żeby w ogóle sprawdzić, czy to jest dobre w naszych rękach, czy to jest dobre dla naszych pacjentów. I ja jakby w ogóle z tym nie mam problemu, z tym, że gdzieś tam popełnialiśmy różne błędy po drodze, bo to też był rozwój. Znaczy ja czekam ogólnie na jakiś taki, wiesz, bo ludzie mówią, że wiesz, jakby najlepsze opcje, że takie duże przedsięwzięcie, no to się biorą z upadków takich fest, no nie, jakby czekam na jakąś katastrofę, która się wydarzy, bo z tego można tylko, wiesz, udziergać jeszcze jakby silniejsze pozycje. Znaczy ja szczerze mówiąc wolałbym, żeby... Udzielibyśmy sobie... jedną katastrofę. No, że taka ogólna wielka katastrofa może nie jest potrzebna. Może ogólne rzeczywiście nie. Takie drobne fuck-upy są całkiem okej. Okay. Czyli myślisz, jakby... Ja nie słyszałem, że trzeba jakiejś katastrofy, żeby się coś tam wydarzyło osobiście. No, bo czy to sobie, na przykład, nie wiem, po prostu jakiejś większej firmy, jakąś biografię i tak dalej, to tam zawsze jest okraszone to potężną katastrofą. Bo to się dobrze czyta, ale ja nie wiem, czy gdyby na przykład niektóre firmy przez jakieś błędy na przykład nie upadły, to czy by jakby prowadzenie, bo to często jakby chyba wiem, o co chodzi, że ktoś prowadził jakąś firmę, coś tam popełnił jakieś błędy, upadł i na przykład stworzył coś nowego. Feniks popiół. No bo ten, no dobra, no okej, okay, ale jakby nie popełnił tego błędu, to może ta pierwsza firma miała nawet większy potencjał, nie? Może to tak, już no. jest nie do sprawdzenia, więc ja myślę, że
W niektórych sytuacjach pewnie tak, bo ktoś poszedł w trochę co innego, tam się dobrze akurat też tym zajął, po drodze zdobył doświadczenie i tak dalej, ale można też, wiesz, ucząc się jeździć na rowerze, no nie musisz sobie zedrzeć całego ryja o beton, żeby umieć dobrze jeździć na rowerze, nie? Tak. Ale upadki są wliczone, jakby, wiesz. No upadki tak, ale to nie musi być od razu SOR. Tak, ja właśnie nie miałem takiej, na przykład teraz przeczytałeś to, ja czytam też, ale tak wybrzmiało to na głos. I na przykład mówię, o, literka N ma duży potencjał, no jakby nie zdawałem sobie sprawy wcześniej, że N że jest tyle taka rzeczy na N. Fajna, no, że taka nowa narzędzie, neuroplastyczność, neuroprojekt. Ogólnie jak ja przeglądałem te hasła, to wybrałem 15 takich naprawdę bardzo fajnych haseł i takich haseł, z którymi jakby jeszcze o tym nie gadaliśmy, ale coś bym zrobił. W sensie one są naprawdę dobre i dają fajną rozkminę w głowie. I jeszcze inne spojrzenie niż te hasła, które tylko wybraliśmy, no bo trzeba było po prostu wybrać. Tak. A naprawdę tak z 10-15 haseł jest takich, że do czegoś bym je użył i wesłał nagrodę pocieszenia. Może po prostu. Ciupaga. Tak, bo może teraz, bo tak jakby rzucisz ciupaga, to nie wiem, o co chodzi. Artykuł niesponsorowany teraz. Tak, to nie sponsorujmy nic jakby. Ale nie sponsorowany, znaczy nie, bo nie jest sponsorowany, po prostu w sensie mówimy nie o tym, można. Że dlaczego nie, możemy mówimy powiedzieć. Mówimy o dobrych już produktach, powiedzieliśmy. Nie ma z tym problemu specjalnie, tak. Po prostu nie dostaniemy za to pieniędzy, no nie? Nie bo dostaniemy. Na pewno nie dostaniemy. Na pewno nie dostaniemy. Kurde, ale może po prostu... Uwielbiamy i polecamy piwko bezalkoholowe Ciupaga tak, z nowego targu. Ciupaga bez prądu, różne i smaki ja i bez smaków. Jeśli słucha nas ktoś z browaru Ciupaga, to jakby co to, ja cały czas chcę być waszym ambasadorem. Nie chcę nic w zamian. Maciek mi powiedział, że... To jest moje marzenie z ostatniego kempa. Jak oglądaliśmy tutaj Spadające Gwiazdy, to wtedy o tym pomyślałem. Słuchajcie, znaczy to nie jest problem, mogę zrobić jakby... Po prostu ambasador za darmo jest jakby prostym dzieckiem. mi to wystarczy. Nie, ale wiesz, to nie, bo za darmo, znaczy tak, bezpłatnie, jak już wiemy, że za darmo to nie ma nic. Natomiast jakby obrót energii powinien się odbywać cały może czas. Być. Czyli coś za coś, no nie? Tak. Więc to może być po prostu barter jakiś i tak dalej. Jakiś barter. No, zobaczymy. Tak, znaczy fakturka byłaby najmilej widziana, nie? Jakby nie oszukujmy się tutaj. Ale ten tak, bo teoretycznie jak. Przykładowo, to było kiedyś już kilka razy ktoś mi coś powiedział, no nie? Na przykład jak robisz terapię komuś, to nie? To powinno być tak, żeby to wszystko miało sens to, i żeby to nie wisiało tam w przestrzeni, że ja tam czegoś nie zrobiłem i jestem na przykład wdzięczny, mhm. To powinno to się, wiesz, jakby za coś odbyć, no nie? W sensie, ty robisz, tak jak na przykład mi się zdarza często nakręcić po prostu terapia za terapią, masaż, terapia za masaż i tak dalej, więc coś za to powinno jednak być. Dobra, myślę, że kilka fajnych rzeczy jakby wybrzmiało z tego naszego dzisiejszego spotkania, oprócz tego, że zmieniamy się i w sumie dlaczego zmieniamy się i... Zmieniliśmy się, znaczy wiesz, zmieniliśmy, tak, zmieniliśmy się, to jest ale proces. My się cały czas to dalej zmieniamy, proces, no nie? Tak. Bo nawet podejrzewam, że nie zrobiliśmy jeszcze kilku rzeczy, które jednak moglibyśmy zrobić i... Tak, poza tym, się odbywały cały poza tym czas. Jakby zmiana brandu to nie powoduje, że przestaliśmy się rozwijać i przestaliśmy się zmieniać. Bo... Moim zdaniem wręcz przeciwnie, no nie? Jakby to raczej się nakręca, bo... Otwiera to spektrum nowych możliwości i takiej właśnie... Dla mnie najlepsze jest to, że uzyskaliśmy taką spójność jakby, wiesz, idziesz do kogoś, no projekt masaż i jakby nie musisz zaczynać słów od tego, że to nie jest masaż. Znaczy tylko ja ci zaznaczam na razie, że po prostu to jest zmiana nazwy centrum szkoleniowego, więc tutaj nikt nie chodził na masaż i tak. Do centrum szkoleniowego na pewno nie. Tak, bo albo wiesz, mogłoby tak, że o, idę na kurs do projekt masaż, to bardziej, no nie? Uczysz się masażu? Nie. Diagnostyki. O, dziwne. Masażysty potrafią? Oni są masażystami. O, a dlaczego po prostu projekt masaż? Trochę bo tak, tak. Nie podało. I to i wiesz, tu nie patrzymy się tłumaczenia, no nie? A teraz po prostu neuroprojekt, no brzmi po prostu ekstremalnie lepiej, to na dzień dzisiejszy, tak to bym zakończył. Ale były takie też ważne przesłanki, że warto podejmować ryzyko, czego niestety wielu terapeutów nie robi. I fajno powiedziałeś rzecz przed. I ja żałuję, że nie powiedziałeś tego, tak? A o czym? No, że po prostu jakby, jak rozmawialiśmy na ten temat, że ludzie lubią zostać w takiej sferze znany dla siebie i w tym błotku się tam, wiesz, taplać. Głównie wiesz? Taplać. Użył słowa głównie? Ja to używam. No, błotku też jest spoko, no nie? Jakby aha. Słowo gówno może rzeczywiście trochę no, bardziej często dosadne. Często ludzie się w głównie też taplają swoim, nie? Tak. Ja na przykład, wiesz, zauważam, że przykład, nasz podwórkowy, tak? Przychodzą ludzie do nas na neurodiagnostykę, no nie? I terapię.
I jeżeli przychodzisz, to dlatego, że coś cię pociągnęło tutaj, nie? Czyli ktoś ci powiedział, że to jest fajne, albo sam oglądasz i to jest na przykład fajne, stwierdzasz, o kurde, rzeczywiście, zajebiste wnioski chłopaki wyciągają, jakby w krótkim czasie, więc ja chcę też tak, no nie? No i się okazuje, że idziesz, ale się okazuje, że to jest znacznie inne niż to, co ty porobiłeś. Mocno tak. Różnica, nie? Za duży krok. I mówisz, kurde, tamte narzędzia, które robiłem, też były spoko. No ale jednak byłeś na szkolenie, więc nie były aż tak zajebiste, żeby... Że tak, ja jestem ekstremalnie zadowolony swojej pracy, to nikt mnie na żadne szkolenie nie namówi, no nie? Jakby po co mi to? Ja chcę szlifować to, co teraz robię, bo to jest po prostu potencjał nieodkryty. Natomiast tam już byłeś, więc prawdopodobnie ci się spodobało i na przykład nie robisz tego, bo na przykład pacjenci nie, może zniechęcą się, może coś się, wiesz, tutaj wydarzy takiego, że nie wiem, jakby nie będą do mnie przychodzić, może to, co robię, to jednak nie jest najgorsze i tak dalej. To o tym właśnie mówiliśmy, tylko nie do końca to wybrzmiało chyba w podcaście. No właśnie, więc już wybrzmiało. Teraz już wybrzmiało. Też wybrzmiało. Elegancko. Tak, tutaj właśnie moja żona pokazuje do mnie serduszko, że mnie kocha i to jest właśnie dobry moment, żeby to zakończyć, bo my też was kochamy. Podejrzewam, że chodzi tak. Akurat o obiad. To, co mi na przykład, Patrycja, jeszcze tutaj wracając, to aha, właśnie przeczytaliśmy, bardzo fajna ta wiadomość była, ale to pamiętasz, jak tutaj jesteśmy teraz na kępie, tam padło słowo wzajemny szacunek, no nie? Aha. I tak mówię, to rzeczywiście o nas? Nie, no oczywiście żarty żartami, bo powiedzieliśmy o tym, że jakby, tak jak mówiliśmy, że jeżeli wiesz, sytuacja byłaby taka, że wszystkim chodziłoby o to w życiu i o tę pomoc pacjentom, to by nie było prawdopodobnie żadnego problemu. Także bardzo dziękujemy za te wszystkie interpretacje, które tutaj padły. Czy Krzysztof chciałbyś jakoś spuentować to? Ja myślę, że nie chodzi trochę w życiu o pomoc pacjentom, tylko jakby wiesz. Dobra. Trzeba koniec końców tą uwagę skupić na sobie, żeby móc dopiero pomagać innym, nie? Jakby z taką myślą gdzieś tam rozwinę ją. Tak, ostatnio. I jakby wiesz, nic nie dopowiadajmy, niech ludzie po prostu sobie to przekminią, nie? Ostatnio wrzuciłem, ale to jest niepopularny jakby. To jest niestety niepopularny temat, żeby myśleć jakby o sobie w kontekście innych osób. Czyli na przykład dbaj o siebie, dbaj o innych, dbając o siebie. Tak. Albo na przykład, no nie wiem. No to, niezgodny z naszą kulturą. Trochę tak, bo żyjemy w Polsce. Tak, i jest powinniśmy być męczennikami. I tak dalej. Pseudoaltruistów. No, ale wiesz, na przykład, jeżeli na przykład ja wiem, że jakieś rzeczy są po prostu super dobre i że to pomogło mi, ja zadbałem o siebie, wykorzystując te metody, to wiem, że one są ekstremalnie dobre też dla innych, nie? Tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. Możesz tak bardzo ładnie ten podcast zakończyć, jak to zdarza mi się kończyć czasami. Cześć. Okej, tak, także słuchajcie, Dziubaski, dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy, naszych wszystkich off-topów i podsumowania troszeczkę takiej naszej działalności z ostatnich lat. No i do usłyszenia w następnym odcineczku. Który będzie, czy on będzie regularnie, bo w sumie są wakacje, nie pewnie myślisz nie o tym. Pewnie będzie regularnie. Na pewno wrócimy regularnie we wrześniu. Pewnie wakacje coś jeszcze pojawi, bo jest kilka okazji, na których warto coś nagrać. Także coś jeszcze dla was wystrugamy. Nieraz i do następnego. Trzymajcie się. Ciao. Halo.